No i montujemy już sprzęgło główne. Główne. Tarczki i przykładki poszły już nowe. Nowe usznienia na tłok. Nowe o-ringi na połączenia. Wszystkie. Teraz już dokręcamy. Dokręcamy śruby. Śruby daliśmy na klej, żeby nam tu się nic nie poluzowało. Następnie będziemy mogli już płaszczyzny tutaj wszystko odtłuścić, śruby poczyścić i przygotować do spławiania. Będzie można spławić skrzynię biegów ze skrzynią pośrednio, również później skrzynię biegów z mostem. Wszystko tu jest przygotowane, tylko zostanie płaszczyzny odtłuścić, posmarować klejem do płaszczyzny i montować. I już niebawem będzie ciągnik w jednej bryle. A my działamy dalej. No i robimy drobną aktualizację. Zobaczcie, już fęt składa się. Już jest w jednej całości. Zostało jeszcze założyć zwolnicę. Tutaj jak widać, mogę pokazać, już są założone nowe szczęki hamulcowe, nowe symringi, o-ringi. To tu więcej. Wszędzie na każdą pokrywę poszła nowa uszczelka. Jak to widać, pod liwarek zmiany biegów, tu pod pokrywę mostu. Tu na społowienie. Tutaj na społowieniu sprzęgła głównego ze skrzynią pośrednio poszedł klej do płaszczyzn. Tu już jest mniej więcej szyjwiązka rozłożone. Z tej strony mamy zamontowaną już przystawkę napędu, nowa tarcza. Tu tak samo nowe symeringi, nowe szczęki zostały założone. W kolejnym kroku założymy tylny tuz, założymy zwolnicę, koła i rozpołowimy się między skrzynią główną a silnikiem. Tym razem dobierzemy się do koszy od półbiegów. Sprawdzimy, w jakim są stanie, jak to wygląda. Teraz przejdziemy do zwolnic, do hamulców. Tutaj w każdej zwolnicy założone jest nowe łożysko na półoś, nowy symering. Tutaj mamy poczyszczone bębny od hamulca ręcznego. Tutaj jest rozprzęgli hamulców głównych, nowe tarcze, obudowy hamulca. Nowy tutaj jest cylinderek hamulcowy. I oczywiście gumy ochronne. Jak pokazywałem wcześniej, musieliśmy załatwić drugą obudowę hamulca głównego, bo tamta była pęknięta. Była pęknięta na otworze. I tak samo była ta pęknięta. Miała pęknięcie. Nie mogliśmy tego tak zostawić. Trzeba było znaleźć drugie. Trzeba było to zamówić. Też na hamulec ręcznego też założyliśmy nowe harmoniki ochronne. Tutaj właśnie na hamulec ręczny, na dźwignię, które regulują naciąg hamulca, też założyliśmy nowe harmoniki, poszły, żeby tam żaden kurz, brud, nic nie doszło, żeby wszystko grało jak ma grać. Teraz też regenerujemy zaciski hamulcowe, mamy do nich nowe klocki, nowe zestawy naprawcze, uszczelnienia, tłoczki. Musimy to sprawdzić, przejrzeć. Hamulce mają być jak brzytwy. Wszystko ma hamować, grać jak w nowym ciągniku. Teraz pokażę, w jakim stanie były cylinderki, gumki.
Tu już mamy rozebrany jeden zacisk. Jedna połówka tu jest w imadle, już zaczęliśmy czyścić. Tutaj druga odmaka. Odmaka z tych brudów, rdzy. Tu mamy tłoczki. Tłoczki z nalotem. O, to właśnie było w środku. Tak wygląda płyn w zaciskach. Zobaczcie, jaki nalot. Jak to miało pracować. A później te klocki nie odbijają, grzeje się tarcza, pali tarczę. Tak być nie może. Nie możemy do tego dopuścić, nie możemy na to pozwolić. Ma być wszystko dobrze. Był nawet problem, żeby te tłoczki powyjmować, no ale wszystko da się zrobić. Dobra, wszystko poczyścimy. Użyjemy nowe tłoczki. Uszczelnienie będzie dobrze, będzie chodziło. No i dobra, czas na montaż zwolnicy. Hamulce zamontowane. Nowe tarcze, zaciski były, te rozprzęgniki były rozbierane, kulki czyszczone, nasmarowane, nowy cylinderek. Tutaj mamy odręcznego bęben założony. Tam są nowe szczęki założone, nowy symmering, nowe ringi uszczelnienia. No i będziemy montować zwolnicę. Też postanowiliśmy zmienić nakrętki. Nakrętki, które zastosujemy, zamontujemy takie z kołnierzem. Twardość nakrętki 12,9. Damy je na klej. Musi być dobrze. Dobra. Montujemy. Nie przedłużamy. Samo się nie zrobi. No i po krótkiej chwili, albo i dłuższej, zwolnice zostały już zamontowane. Co tu więcej? Tu już mamy to w komplecie. Następnie założymy plecak, założymy koła, postawimy wózek i się rozpołowimy na skrzyni pośredniej. Tu też mamy już zrobiony jeden zacisk hamulcowy, zregenerowany. Są nowe zestawy gumek, w środku nowe tłoczki założone. Do drugiego zacisku czekamy jeszcze na części. Okazało się, że też trzeba kolejne tłoczki wymienić. Mają wżery. Hamulce będą brzytwy, będą dzwon. Dobra, my działamy dalej. Postępów dalszy ciąg. Tutaj już mamy zamontowany tylny podnośnik, tylny tuz. Trafił już na swoje miejsce. Zwolnice, wszystko jest tu już jest na swoim miejscu. Też mamy tutaj spore postępy z silnikiem. Silnik już ma zamontowane tu nowe zestawy naprawcze. Głowice po remoncie. Panewki, wszystko firmy Kobelschmidt. Panewki, tutaj tłoki, uszczelki L-ringa poszły. Wszystko zostało oczyszczone do gołego żeliwa. Poszły nowe uszczelki, ringa pod głowicę. Wszystko zostało docięte odpowiednim momentem. Każda śruba została natłuszczona na gwincie pod łbem. Siła docisku głowic 210 Nm. Też tutaj przymocowaliśmy kolektor wodno-sący przed montażem, przed dociśnięciem głowic, po to, żeby ustawić je w jednej linii, żeby nic tam później nam nie napinało, nie naciągało na kolektorze, na kolektorach. Też tu zobaczcie, zamontowaliśmy zbiornik oleju hydraulicznego, hydrauliki zewnętrznej. Taka ciekawostka, zobaczcie, ile
brudu znajduje się w tych zakamarkach, tam gdzie myjka nie dochodzi. Zrobiliśmy to po to, żeby dobrać się do wiązki elektrycznej, do wiązki, którą będziemy demontować. Wszystko to musimy tutaj poczyścić, wiązkę ułożyć w oryginalnym miejscu, tu gdzie ona szła. Przez zbiornik byłoby to niemożliwe, bo to widzicie tu na dole jest mocowanie zbiornika, wszystko szło za zbiornikiem. Nie było właśnie możliwości przełożenia tej wiązki. Też tutaj musieliśmy wymontować część ramy, ramy od tura. Mam też wymontowany rozrusznik. Rozrusznik pójdzie nowy, firmy Machle, Male, zależy kto jak to wypowiada. Co więcej, misa olejowa jest zamknięta, dół złożony, góra gójca do docięta. Zostało tylko założyć dźwigienki od zaworów, zawory ustawić. Luz zaworowy będzie 0,3 na sondze, 0,3 na wydechowe. Kocówki mamy zregenerowane, wyskiwaczy. Zanim nie mamy rozrusznika, założymy dźwigienki, będzie nam łatwiej kręcić za koło zamachowe, ustawić luz zaworowy na zaworach. Też tu po części przygotowany jest ciągnik do rozpołowienia, tutaj na jakby sprzęgle, na turbo sprzęgle, po to, żeby móc się dobrać do koszy od półbiegów. Tutaj widać, są śruby odkręcane, zostały tam po dwie śruby po to, aby tylko móc podstawić wózek i szybko się rozpołowić. Też musimy przejrzeć kosze. Klient zgłaszał, że na rozgrzanym oleju na trzecim półbiegu dochodziło do poślizgu na koszu, trzeba to zweryfikować. Już przy takim remoncie nie możemy tutaj tego pominąć, tego aspektu, trzeba to sprawdzić. Co tu więcej? Też później będziemy robić klimatyzację w tym ciągniku. Musimy zakuć nowe przewody od klimatyzacji. Te przewody, które tutaj są strasznie w kiepskim stanie. Ta klimatyzacja nie działała, była niesprawna. Wszystkie te przewody trzeba będzie zakuć na nowo. Też zatarty jest kompresor, nie obraca się. Trzeba będzie go wymienić, do tego pójdzie nowy filtr osuszacz klimatyzacji. Sprawdzimy tego szczelność, napełnimy nowym czynnikiem. Co by tu więcej wam powiedzieć? No jak widać naprawy postępują. Cały czas do przodu, jest przy tym razem mnóstwo pracy, jest to czasochłonne, wszystko poczyścić, porozbierać, poskładać, tak żeby to miało ręce i nogi. Co tu więcej? Oczywiście na koniec tego remontu ciągnik dostanie świeży olej, wszystkie zwolnice, cały układ będzie sprawdzony, wymieniony. No i to na tyle będzie na dzisiaj. O dalszych postępach będę dalej relacjonować. Niebawem kolejna część z grubego remontu fenda. Także zapraszam was do oglądania. Subskrybujcie kanał. Lajkujcie, komentujcie. Jeżeli wam się podoba, to łapka w górę. My działamy dalej, nagrywamy. Trzymajcie się, na razie, cześć.